Zamykają prawie nową szkołę. Kłopot dla 500 uczniów nie Połomice. 500 uczniów nie chodzi do szkoły. Dach budynku może grozić zawaleniem. Od poniedziałku 500 dzieci uczęszczających do społecznej szkoły podstawowej imienia Lady Sweryder w Niepołomicach nie chodzi do szkoły. Burmistrz zamknął placówkę po tym, jak stwierdzono błąd konstrukcyjny budynku. Strop w przypadku większego obciążenia może grozić zawaleniem. Nauka zdalna nie jest brana pod uwagę, więc lekcje mają od przyszłego tygodnia odbywać się w lokalach zastępczych. Według naszych informacji dwie z zaproponowanych lokalizacji nie znajdują się w Niepołomicach. Budynek szkoły podstawowej imienia Lady Sweryder w Niepołomicach został oddany do użytkowania w roku szkolnym 2017-2018. Wówczas nazwano go jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w regionie. W części budynku, na ścianach, zaczęły tworzyć się rysy. Burmistrz Niepołomic Roman Ptak powiadomiony o tym poprosił o kontrolę specjalistów. Podjęliśmy też działania zmierzające do ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji. Między innymi Urząd Miasta wystąpił do projektantów i konstruktorów, działających wówczas na zlecenie generalnego wykonawcy firmy ProInvest, z prośbą o wyjaśnienia. Otrzymaliśmy zapewnienie, że obiekt jest zaprojektowany właściwie, a rysy mogą wynikać z osiadania budynku i nie stwarzają niebezpieczeństwa, czytamy w oświadczeniu burmistrza. Niestety, mimo wykonania zaleconych napraw, sytuacja się powtarzała. Błąd konstrukcyjny burmistrz podjął w związku z tym decyzję o zleceniu wykonania szczegółowej ekspertyzy. W przekazanej 22.09 ekspertyzie technicznej opracowanej przez dr inżynier Wiesława Berezę, rzeczoznawcę budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, stwierdzony został błąd konstrukcyjny. Ma on wpływ na ponadnormatywne ugięcie stropu nad częścią budynku i może spowodować wejście w tryb awaryjny obiektu w okresie zimowym, informuje burmistrz. Po konsultacji z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, mając na względzie możliwe potencjalne niebezpieczeństwo w przyszłości, Roman Ptak podjął decyzję o wyłączeniu z użytkowania całego obiektu szkoły podstawowej od poniedziałku, 27 września. Równocześnie zlecił wykonanie programu naprawczego. Prace mają potrwać 2,5 miesiąca. Co z dziećmi i dalszą nauką? O sprawie rodzice uczniów zostali poinformowani w piątek, 24 września. Udało nam się porozmawiać z mamą, której dzieci uczą się w tej placówce. W piątek na koniec dnia powiedziano uczniom, że mają zabrać wszystkie swoje rzeczy z szafek, bo od poniedziałku szkoła będzie zamknięta. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z burmistrzem i dyrektorem placówki. Rodziców poinformowano o problemach ze stropem. Dodano, że dzieci do końca tygodnia nie będą mieć zajęć, a pracownicy szkoły, razem z władzami miasta, szukają miejsca dla dzieci, tak by lekcje odbywały się stacjonarnie, relacjonuje mama uczniów. Oświadczenie dyrekcji i organu prowadzącego próbowaliśmy skontaktować się z dyrektorem szkoły. Niestety mimo wielu telefonów nie udało nam się z nim porozmawiać. W czwartek na stronie placówki pojawiło się oświadczenie dyrektora Tomasza Denatowicza oraz przewodniczącego organu prowadzącego, Stowarzyszenia imienia Lady Sweryder Krzysztofa Sojki. Podkreślono, że całe przedsięwzięcie nie jest łatwe i wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, aby funkcjonowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w najbliższym czasie nie było zbytnio uciążliwe, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności. Poinformowano, że w czwartek zostanie przedstawiony plan dotyczący lokalizacji dalszej nauki dzieci. Dziękujemy tym z Państwa, którzy okazali nam ogromne wsparcie. Dziękujemy za konstruktywny dialog i wszelkie pomysły mające na celu usprawnienie funkcjonowania szkoły w tych dniach. Dziękujemy Radzie Rodziców za zrozumienie, słowo doradcze oraz budujące zapewnienie o gotowości niesienia pomocy, dodano. Tymczasowe przeniesienie zajęć i tak, w czwartek, rodzice otrzymali pierwsze informacje, gdzie odbywać się będą zajęcia. Klasy 7-8 uczyć się będą na zamku w Niepołomicach, a klasy 4-6 w obiekcie sportowym w Staniątkach, mówi nam mama jednego z uczniów. I dodaje, że klasy 1-3 mają dziś dzień otwarty w tymczasowym budynku szkoły we wsi Grabie.
Zauważa, że nowe lokalizacje mogą być problemem dla tych, którzy nie mają możliwości zawożenia i odbierania dzieci z sąsiednich miejscowości. Wstępnie rodziców zapewniono, że dyrekcja będzie podstawiała w konkretnym miejscu autokar dla uczniów. Problem organizacyjny dotknąć też może nauczycieli, jeśli będą musieli prowadzić zajęcia zarówno w Niepołomicach, jak i Staniątkach. Są głosy o zatrudnieniu dodatkowej kadry, mówi nam kobieta. To może nie być proste, biorąc pod uwagę braki kadrowe w oświacie. Od samego początku zarówno burmistrz, jak i dyrekcja szkoły podkreślali, że nauka zdalna nie jest brana pod uwagę. O całą sprawę spytaliśmy Małopolskie Kuratorium Oświaty. Czekamy na odpowiedź. Akta oskarżenia 5 stycznia Prokuratura Krajowa informowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec burmistrza Niepołomic oraz jego zastępcy w sprawie związanej z budową szkoły podstawowej w Niepołomicach. Jak czytamy w komunikacie, zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, do jakich doszło podczas przetargu na budowę szkoły podstawowej w Niepołomicach, w szczególności w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na stworzenie wizji koncepcyjnej obiektu. Burmistrz został ponadto oskarżony o czyn z artykułu 233 paragraf 1 i 6 KK, polegający na złożeniu fałszywego pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania przetargowego. Takie czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat. Zarówno burmistrz Niepołomic, jak i jego zastępca, od początku twierdzą, że są niewinni. Autorka Magdalena Raducha.